Jeśli chodzi o markę Jeroboam, nie wiem, czy dobrze wymawiam, to w zasadzie małą miałam styczność, są to małomililitrowe ekstrakty, dostępne chociażby w Quality, są też w sopockim stylu. Nie wiem, czy jest taka sama dostępność zapachów, tego akurat nie widziałam w sopockim stylu, nie wiem, czy w Quality było. W Quality troszeczkę pobieżnie sprawdzałam zapachy tej marki, kontynuowałam tę kwestię w sopockim stylu, natomiast muszę powiedzieć, że chyba żaden zapach tej marki jakoś tak mną nie wstrząsnął, żebym poczuła, że szczerze mówiąc muszę mieć. Ten był zakupiony kiedyś w ciemno, to jest ekstrakt patchoulowy, to jest patchoula na pewno nie z tych słodszych, nie z tych likierowych, nie z tych czekoladowych, nie z tych owocowych. Bardziej ponura, nie aż tak wilgotna jak Pandolfo Vicanto. Natomiast jest taka dosyć ponura, głęboka, ciemna, trochę mroczna, trochę nawet jakieś niuanse animalistyczne potrafi ukazać. Natomiast dzisiaj taką dziwną rzecz wyczułam, nawet coś w stylu lekko słodszego, ale nie mocno słodkiego, lekko pudrowego lokum. Jakiś taki niuans, albo jakieś takie po prostu złudzenie teraz ułożenia tego zapachu. Generalnie patchoulowy, zmienny, za każdym razem trochę inne niuanse patchouli ukazują, ale jednak w stronę taką głęboką, ponurą, niż jakąś taką bardziej weselszą, słodszą. Tak wygląda opakowanie.